Kamil Jasiński, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Nie ma lekko. Z reguły pojawiają się tutaj muzycy metalowi i o takiej muzyce rozmawiamy. Natomiast dzisiaj przedstawiciel zespołu, który bardzo trudno jest w jakikolwiek sposób zaszufladkować. Dużo różnych odniesień, o tym na pewno będziemy sobie rozmawiać. Solidna reprezentacja zespołu Sztylety. Łukasz Orzeszko jest razem z nami. Dzień dobry, cześć. Cześć, cześć. Dzięki za zaproszenie. Siemanko, Łukasz. Bardzo się cieszę, że możemy pogadać, bo jak słuchałem sobie waszych rzeczy, no to byłem rozerwany wewnętrznie. No, jak? Nie. Co oni grają? O, aż puta upadła. Tak. Bo rzeczywiście dużo jest odniesień, dużo jest nawiązań, ale chyba w pierwszej kolejności bym powiedział, że wy najbardziej jesteście zespołem hardkorowym. Tak, znaczy generalnie też nas faktycznie, jak sami próbowaliśmy określić swoją muzykę, no to byłoby to bardzo trudne, ale no przede wszystkim myślę, że post-hardcore i noise rock tak wychodzą na pierwszy plan i to jest mieszanka tych dwóch rzeczy. Natomiast jak też obserwowałem wasze media społecznościowe, jakieś zdjęcia z koncertów, to obserwowałem koszulki, w jakich się pojawiacie na scenie. No i bardzo często jakieś tam black metalowe logówki się pojawiają. Tak, znaczy... Tak, po pierwsze to też jest moje hobby. Mhm. Też lubię patrzeć, jakie koszulki ubierają artyści, więc totalnie rozumiem. Druga sprawa jest taka, że tak, no przede wszystkim Szymon, nasz wokalista i basista, on ma drugi zespół, Skruda, on jakiś czas temu mocno zajarał się metalem, ja z kolei fazę na metal miałem jakieś 10 lat temu, coś takiego, no ale nadal raz na jakiś czas lubię sobie tam posłuchać, właśnie też na Summer Day in Loud, chociażby miałem Tisa, Wolves in the Front Room, bardzo spoko koncert. To jakim metalem byłeś zajarany te 10 lat temu? Zacząłem od thrash metalu. Generalnie byłem srogim kataniarzem i latałem w białych high-topach. Totalna po prostu rekonstrukcja lat 80. No i potem przyszedł black metal, bo no ile można cały czas słuchać tego samego pucy, 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 pucy. Wiesz, to mówisz o black metalu nie, teraz. Mówię, pucy, pucy. Nie. Generalnie wychodziłem z założenia, że w black metalu jeszcze to była i w sumie chyba jest nadal forma, w której można najwięcej rzeczy można jakby z niej wyciągnąć. Jest dużo, pojawiło się różnych odmian, jakieś tam religijne rzeczy i nie, czy też bardziej tam eksperymentalno-progresywne, jak nie wiem, Despel Omega chociażby. No naprawdę, naprawdę dużo. Teraz trochę przestałem śledzić tę scenę, ale trochę się przesunąłem w inne klimaty muzyczne, nie tylko elektroniczne, ale też gitarowe, więc tak, jeśli chodzi o Maćka Ignacego, to Ignacy myślę, że bardziej też taki w stronę bardziej korów. Maciek z kolei myślę, że tutaj najbardziej by odstawał nieco bardziej od takiego metalowego koru naszego zespołu. Myślę, że Maciek tutaj bardziej jakieś shoegaze'owe sprawy, altrockowe, slowcore'owe. No to niezła mieszanka, ale przy tym black metalu bym się zatrzymał, bo z tego co zrozumiałem, to mówisz, że black metal jeszcze pozwala na jakiś rozwój w tym gatunku. Tak. Znaczy przynajmniej takie odnosiłem wrażenie, jeszcze jak siedziałem, byłem głęboko zakorzeniony w tej muzyce, no czyli tamte 5-6 lat temu. Więc myślę, że tak. No, ma na pewno najwięcej różnych takich podtypów, form ekspresji, żeby każde komuś pasowało. I też można jakieś innowacje wprowadzać, które oczywiście przez część fanów są później uważane, że to nie jest true black metal. Nie, no oczywiście, że tak. Oczywiście, że nagle pojawią się puryści, którzy powiedzą, że jak coś nie brzmi jak Death Crash Mayhem, no to niekoniecznie jest black metal. Tak samo oczywiście jest tam cała rzecz tam war metalu, blasfemii i tak dalej. Także no naprawdę, no to potem te małe podgrupy, one tam lubią się ze sobą czasami troszkę pożyć. Czy wy myślicie o swojej twórczości, że gracie muzykę buntu? Nie wiem, chyba nie. Wydaje mi się, że to jest takie mocno wyniosłe powiedzenie. My raczej staramy się w naszej muzyce przekazywać jakieś takie emocje i myśli, do których jakby docieramy
każdego dnia, czyli takie standardowe. Chcemy, żeby też ludzie trochę się to już utożsamiali z naszą muzyką i tekstami. No właśnie, te emocje, bo w ostatnim czasie też IMO powróciło w różnych formach. Mm-hmm. Jeszcze ja pamiętam jakiś czas temu, no przez wielu było to uważane za synonim jakiegoś kiczu czy obciachu, mm-hmm. a teraz już widzę, że nieironicznie znowu jest IMO słuchane. Tak, to prawda. Także spoko, mnie to cieszy, bo jakby w końcu można bez jakiegoś tam specjalnych wyrzutów sumienia odpalić jakby My Chemical Romance, chociaż ja nie wiem, czy znasz tę pastę, że coś tam, że o prawdziwym emo, że emo to się wywodzi od hardkoru i że to tylko zespoły w okolicach właśnie jakieś tam screamo, post-hardkorów, to jest prawdziwe emo, a nie takie podróby jak My Chemical Romance albo American Football. muszę sprawdzić. Tak, polecam. Chociaż jakoś wielkim fanem nigdy IMO nie byłem, ale jak jeszcze oglądałem telewizję muzyczną, to wtedy My Chemical Romance miało swój nie, peak, no więc tak, to, oczywiście. To trafiało. Natomiast niedawno występowaliście na festiwalu Summer Dying Cloud, jeden z ważniejszych metalowych festiwali. Ubolewam, że akurat nie udało mi się tam być, więc to też pokazuje, że w jakiś sposób przez tą publiczność metalową trochę jesteście wchłonięci, bo gracie ostro, macie ostre momenty. Tak, no i właśnie też no dzięki temu, że nasze rzeczy są takie dość eklektyczne, możemy się dopasować do wielu różnych wydarzeń. Akurat w przypadku Summer Dying Cloud, no to postawiliśmy na te ostrzejsze rzeczy, ale generalnie spoko, jakby pierwsze jakby nasze przetarcie z publiką metalową było w 2020, jak graliśmy z Gruzją dwa koncerty w Pogłosie. Tego samego dnia, bądź co bądź, te dwa koncerty były, bo to były jeszcze czasy ograniczeń covidowych. No i generalnie w większości myślę, że zostaliśmy przyjęci okej. Okay. Oczywiście pojawiły się jakieś tam negatywne komentarze, co bardziej hardkorowych fanów, ale generalnie w porządku. Ale te komentarze były w internecie? W internecie. No na żywo to wiadomo jak w Gdańsku. No. Ale też niedawno graliście jako support Cancer Bats. Tak. I to też jest bardzo ciekawy przykład zespołu, który trudny jest do zaszufladkowania. Tak, tak. Ja byłem na tym koncercie. To był mój drugi koncert Cancer Bats. Pierwszy raz ich widziałem, kiedy grali jeszcze support przed Dillinger Escape Plan. Lata temu. No to tak. Natomiast miałem takie wrażenie, że oni tak stworzyli swój set, że jeden numer jest hardkorowy, a drugi powiedziałbym, że jest bardziej hard rockowy, albo rockowy, albo metalowy. Tak. To była idealna mieszanka. Tak, znaczy bardzo mi się też podobało, że ta ich muzyka jest taka z takim amerykańskim luzem, do takiego, po prostu takiego imprezowania, jeżdżenia na desce i sobie tam... Z filmiku czegoś. Takiego dla skaterów. Tak, dokładnie tak. Bardzo, bardzo mi się podobało też. I w ogóle super ziomeczki też. Generalnie już graliśmy kilka właśnie takich supportów przed jakimiś większymi nazwami, to oni chyba najlepiej, chyba naprawdę super, tak szczerze pogadali sobie z nami troszkę, powymienialiśmy trochę poglądów, chyba perkusista, który był u nich sesyjnym, dostał koszulkę od nas. Tak, dopiero co zaczął no to tam prawie się popłakał ze szczęścia, w ogóle super, nie? Potwierdzili stereotyp uprzejmych i miłych Kanadyjczyków. Tak, 100%. Zdecydowanie. A właśnie jeszcze wracając do Summer Dying Cloud, mieliście trochę obawy, bo mieliście już chrzest bojowy z publicznością metalową, ale nie oszukujmy się, że środowisko kucowskie jest wymagające. Nie no, oczywiście, że tak, ale myślę, że to też... Wydaje mi się, że Summer Dying Cloud zaczął się otwierać też trochę na inne gatunki. Też poza nami był chociażby zespół Kryształ dzień wcześniej. Swayze, rockowy, dokładnie. Także myślę, że to nie była jakaś super duża niespodzianka dla publiki. My jedynie zastanawialiśmy się w sumie ile ludzi na nas przyjdzie. To w sumie jest stała rozkmina, bo w sumie to jest 15:30 chyba w piątek, no to tak, no część ludzi może sobie jeszcze kacować po poprzednim jakby dniu, ale naprawdę była pełna sala, czyli myślę, że tak w okolicach tych 200-300 osób, więc super. Chociaż też o tym sobie myślę, że ta godzina, wczesna godzina, akurat przy imprezach metalowych ona jest najłatwiejsza. Bo tam fani po prostu przychodzą na konkretne zespoły, tak. Łatwiej jest
zdobyć większą publiczność wcześniej. Tak, no tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że no w sumie jakby nie ma co robić, koncerty się zaczęły, no to choć sobie pójdziemy, coś tam słyszałem, sztylety, dobra, to choć zobaczymy. I też myślę, że właśnie ludzie też przychodzą bez jakichś tam większych oczekiwań, zwłaszcza jak mogą nas nie znać i wychodzą całkiem zadowoleni, okazuje się. No nazwa może być myląca. Jak ktoś was nie słyszał, to można byłoby obstawiać, że black metal jakiś gracie do biegania po lesie. No może być. To jest dlatego ten zespół z przodu w nazwie zespołu. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Skoro w nazwie zespołu jest słowo zespół, to muszą być hipsterzy. No dokładnie. Nie? To nie może być takie oczywiste, nie? Ale skoro jesteśmy przy tych różnych gatunkach, no to muszę zagadać dzisiaj na temat twojej koszulki, bo jesteś w koszulce klubu Tresor. Absolutna legenda, jeśli chodzi o techno, jeśli chodzi o berlińską scenę, jeśli chodzi też o to wydawnictwo. Czy twoje zainteresowania muzyką elektroniczną w jakikolwiek sposób przekładają się na komponowanie, na funkcjonowanie w zespole? Trochę, ale naprawdę minimalnie, bo to są jakby totalnie inne emocje, których w ogóle szukam w tych dwóch różnych sferach muzycznych. Jeśli chodzi o samą kompozycję, to z techno wziąłem trochę, na przykład mamy jakieś tam różne, nie wiem, trochę zwolnień i tak dalej, to generalnie trochę lepiej wiem, jak zrobić drop w naszej muzyce gitarowej, więc no spoko, nie? Wszystko to się przenika. Tak. Chociaż ja po raz kolejny to powiem, że ja w muzyce techno widzę bardzo dużo odniesień, czy jakichś wspólnych elementów, na przykład z metalem, bo jest ten klimat, też jest techno-industrialne, który w jakiś sposób tam nawiązuje, nawet już nie do samego takiego industrialnego, ale po prostu do takiego metalowego klimatu. Jest dużo tego mroku, tajemniczości. Techno jest dosyć mroczne, a do tego wszystkiego jeszcze dochodzi to, że te logówki, czy na przykład ksywki są pisane taką metalową czcionką, więc to wszystko się... No i przede wszystkim w pewien sposób wypaczone to jest obecnie to, co widzimy na mediach społecznościowych, no ale te łańcuchy, skóry, no trochę podobne trochę do metalu. Trochę tak. Jakby wziąć Halforda z lat 80. Ubranego właśnie w skórę i postawić go teraz z kolejce do Berghain, spokojnie myślę, że tak. na luzie by wszedł tak, do Berghain. Bez problemu. Na luzie. Także nie. Ja dokładnie miałem tą samą jakby progres muzyczny. Też właśnie jednocześnie słuchałem black metalu i właśnie industrialnego techno, bo faktycznie znajdowałem tam podobieństwa, bo tak jak mówisz, atmosfera, jakby swego rodzaju agresja, bo jakby, no nie oszukujmy się, w techno i black metalu to jest jakiś mianownik wspólny. No ewentualnie klimat jeszcze, nastrój, tak, budowanie tak, jakiegoś tak, tam tak, suspensu. Tak. No dokładnie. Tylko że właśnie jakby porównując techno, czy właśnie jakąś taką elektronikę do post-hardcore'u, który gramy, no już troszkę jest ciężej znaleźć wspólny mianownik. A jest taki brak szacunku do elektroniki na scenie hardkorowej, na scenie punkowej? Ja się nie spotkałem. Nie, moim zdaniem właśnie jak ktoś, zwłaszcza też bardziej z tej strony niezależnej, jak już ktoś nas słucha, to raczej nie ma problemu z jakąkolwiek inną muzyką. Może jak ktoś jest takim starym punkiem ze Zbowidu, to może mieć problem, że co to za łupanka, nie? Ale tak to nie. Tak jak sobie rozmawiamy, to z jednej strony tutaj jest trochę tego punku, scena punkowa, trochę też scena metalowa i też szeroko pojęta scena niezależna. Tak. Są różnice między tymi scenami, bo jesteście świadkami, czy uczestniczycie w każdej z tych scen po trochu, mam wrażenie. Tak, to prawda. Znaczy generalnie na pewno zdecydowanie różni się odbiór, zdecydowanie różnią się setlisty, które gramy dla danego klimatu. Oczywiście będąc jakby tylko i wyłącznie na koncercie związanym ze sceną niezależną, no to będziemy grać taką naszą większą przykryjówkę, bo i tam też mamy i tam wpływy shoegaze'u troszkę i jakichś innych gatunków. Także tak, jeżeli chodzi właśnie o punk i metal, no to też jest zdecydowanie inny odbiór. My trochę inaczej też mamy jakby inny stosunek. Nie mówię, że lepszy czy gorszy, ale inny, żeby nie było. Więc myślę, że faktycznie są różnice. Ale też nie powiedziałbym, że jakieś super, super drastyczne. No na pewno na koncerty metalowe przychodzi więcej osób. I to jest...
Czyli największa scena jest metalowa, tak? Ja bym chyba tak powiedział, że mimo wszystko ze sceny gitarowej, takiej szeroko pojętej, no tam bez jakichś super specjalnych wyjątków, no typu na przykład, nie wiem, openerowe zespoły typu Arctic Monkeys, Maneskin i tak dalej, no to ja myślę, że w tym momencie scena metalowa może być największa. Hmm. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo bardzo często tutaj właśnie muzycy grający w metalowych zespołach narzekają trochę na frekwencje, ale być może to też wynika z nie aż tak dużej popularności obecnie tego klasycznego metalu. Tak mi się wydaje. Takiego klasycznego heavy wyjętego z lat 80. To dawno o tym nie słyszałem. No właśnie, a jeśli chodzi o takie blackowe, mocne rzeczy, no to one cieszą się dużą popularnością i też mamy dużo zespołów, które naprawdę grają na wysokim poziomie. Tak. Jak myślisz, bo bardzo często zadaję to pytanie, z czego wynika ta popularność black metalu w Polsce? Znaczy, no generalnie zawsze metal był jakąś tam kontrkulturą, więc wydaje mi się, że po pierwsze, no tak jak, no nie wiem, chociażby no skąd popularność memów z papieżem, nie? Jest wszędzie był wciskany papież, tak samo wszędzie był swego czasu wciskany kościół, więc dużo ludzi tak troszkę zaczęło pewnie trochę szukać sobie jakichś kontrkulturalnych rzeczy. Myślę, że z drugiej strony black metal też jest sprawą, tak jak już powiedzieliśmy, ma swój klimat, ma swoją jakby, ma swoją otoczkę, bo to jest mimo wszystko bardzo ważne, że, bo black metal jest rzeczą, która ma chyba najbardziej taką wyrazistą otoczkę. Mhm. Jeżeli chodzi właśnie tam jakieś tam rytuały, merch i tak dalej, no to jest naprawdę wyraziste. Mhm. I jakby ludzie mają potrzebę przynależenia do czegoś. Czyli znowu nawiązując do tej elektroniki wspomnianej, tak? Dzisiaj, tak jak kwador manieczki dla klimaciarzy. No normalnie, oczywiście, że dla klimaciarzy, no. Dla klimaciarzy jest black metal, no ale tak, rzeczywiście. I bardzo dużo zespołów występuje za granicą, no i też ta frekwencja jest na wysokim poziomie. No to jeszcze o hip-hopie nie rozmawialiśmy i nie rozmawialiśmy o rapie, to teraz przenosimy się do 2019 roku i nagrywacie wtedy cover Hevry. Tak jest. Może zacznijmy od tego, że to jest bardzo rzadko spotykane zjawisko, żeby rapowy cover był w ogóle nagrany. Tak, tak. No w ogóle zrobiliśmy eksperyment. Tak naprawdę cały cover, no to jest w sumie trochę jam, który nam tam trochę powstał w międzyczasie, w trakcie nagrywania. No w ogóle ja już nie pamiętam, od kogo ten pomysł wyszedł i dlaczego i po co. W każdym razie oczywiście oprócz jarania się tam hardcore metalem i tak dalej, no też tam wszyscy trochę po trosze słuchamy rapsów. No i kurczę, właśnie kolektyw Mabyn, Hevra, no zrobił na nas naprawdę bardzo duże wrażenie swego czasu. Zresztą w ogóle z Szymonem byliśmy na koncercie Mabyn po reaktywacji w składzie Belmondo GSP. Z tego koncertu jest słynne nagranie, na którym Belmondo je kurczaka na scenie? Nie, ale to wydarzyło się niedługo potem. No tam generalnie działy się rzeczy, które nie nadają się na YouTube'a. Minuta ciszy dla Tupaka, to wtedy? Możliwe. Naprawdę dużo się tam działo. To był jeden z najgorszych koncertów. Dlaczego? Bo nie było nic słychać? Nie, właśnie, bo generalnie cały koncert polegał na tym, że najpierw tam był jakiś support, jakiś skład, nie pamiętam, ale potem wszedł Mabyn w składzie właśnie Belmondo, GSP. Jeszcze był Bajorson. I Mabyn grało dwa utwory, schodzili ze sceny, Bajorson wchodził na scenę, grał dwa utwory i tak na zmianę, tam to trwało jakąś godzinkę, przy czym po każdych dwóch utworach, jak Mabyn wychodziło na scenę, byli coraz bardziej zużyci, no. Okay. Tak, to jest bardzo dobre określenie. ale wracając do samego coveru Hevry, to tak, dokładnie wyszliśmy z tego samego założenia, że w sumie jest bardzo mało coverów rapowych, a w sumie lubimy Hevrę. Tak naprawdę nie wypuściliśmy jeszcze żadnego materiału, więc o mój Boże, co się może wydarzyć. Okazało się, że w sumie z naszej demówki, wydaje mi się, że ten cover został przyjęty bardzo dobrze i w sumie prawie, że najlepiej, ale
próbowaliśmy go też grać live, ale to tak nie idzie. Na platformie streamingowej, z której ja korzystam, ten numer pojawia się jako pierwszy. No! Super! Ale więc wiesz, może algorytmy wiedzą, co wiesz, wiedzą, co lubisz. Nie wiem, czy to jest zawsze najpopularniejszy, no ale jak jest tam, wiesz, pierwszych kilka utworów, tak. No i ten jest numero uno, o czymś to świadczy. No tak, no oczywiście. W ogóle właśnie ciekawa historia, bo nie wiem, czy znasz takie forum Ślizgawka. Nie. Okej, okay, no to jest jedno z większych polskich for o hip-hopie ogólnie w Polsce. Ja tylko czytam komentarze na Glamrapie. Z tego dowiaduję się, na czym życie polega. To jest fantastyczna sprawa, ale to jest inny temat. W każdym razie, jak wydaliśmy już naszą pierwszą płytę, to chyba nasz wydawca ma tam konto, tam jest też dział na inne rzeczy i tam wstawił po prostu naszą płytę w ramach promocji. No i komentarze pojawiły się nieprzychylne, że o, coś tam wróżę, support przed komą na Luwynaliach w Lublinie. Ale nagle ktoś wygrzewał właśnie ten cover Hebry. I o mój Boże, jak się spodobało. Nawet tam największym wyznacznikiem takiegoś tam jakiegoś propsa jest wstawienie emotikony z bowdownem, nie? Że wiesz. I tam dostaliśmy kilka, nie? I takie o co chodzi, nie? Okay. Ale z drugiej strony też ten numer Hevry, on był wielokrotnie remiksowany, przerabiany. Tak. Vix Apple ma swoją wersję też. Wiem, że kolega redakcyjny Bert, on robił edit czy remix tego właśnie kawałka i grał na imprezach i bardzo dobrze się sprawdzał. No ten numer, on jest dobry przede wszystkim, on bardzo szeroko poszedł. Tak. No zwłaszcza jeszcze jak się doda z Vix Apple, chyba tam wrzucił jeszcze Da Hul i Mad Hatter The Love Parade. I dobry teledysk. Tak, no i tak. Także no ja się nie dziwię. Zresztą większość rzeczy, zwłaszcza tych starszych, które Hebra wypuszczała, kurde, super. No jakby nie było czegoś takiego w polskim hip-hop i chyba nie będzie. Tak samo jeśli chodzi o Mabyn. To też naprawdę to był prawdziwy trap. A mieliście kontakt po nagraniu tego numeru z Hevrą w jakikolwiek sposób? Albo czy wcześniej pytaliście, czy możecie nagrać? Jak to wygląda? Oba pytania, odpowiedź jest nie. No, ale z ciekawostek, jakieś chwilę po wypuszczeniu tej demówki pojechaliśmy z narzeczoną na Upper Festival do Katowic. To był też właśnie chyba 2019 i grała tam Hevra. I po koncercie Hevry młody dron podszedł do mnie i się spytał, czy mam zapalniczkę. Czyli można powiedzieć, że jednak jakiś tam kontakt został nawiązany. Tak, dokładnie. I jak ci się podobał koncert Hevry? Spoko, ale to jest tak jak ze wszystkimi koncertami rapowymi. Jeśli znasz utwory, to się dobrze bawisz. Jak nie znasz, no to jest trochę gorzej. Akurat ja znałem większość, więc tam ja się bardzo dobrze bawiłem. Tak, bo bardzo często jest trudno zrozumieć tekst. Tak. A jednak, nie oszukujmy się, to jest... trochę tekst jest ważny przy tego typu twórczości. Tak. No i też dużo osób się przez pewien czas, pamiętam, bulwersowało, że puszczają numery w oryginale i na tym nawijają. Jakby jest playback. Tak. Ale nie wszyscy raperzy tak robią. Nie, to prawda. Chyba w ogóle teraz Belmondo gra teraz po prostu na bitach. Wydaje mi się, że jak miał starsze numery i grał je w jakichś ostatnich latach, to wtedy mógłby się pojawić playback, ale pewnie dlatego, że... Nie miał bitów, więc trzeba było z YouTube'a puszczać, nie? Jakby spoko. Nie wiem, czy też, czy znasz właśnie te plotki odnośnie właśnie pierwszego albumu Mabyn, w jaki sposób on powstał. Tak, śledziłem to. Tam później sprzedaż płyt i tak dalej. Dużo różnych historii. Dużo różnych historii. Dobra, zostawiamy Belmondziarza. Chociaż ja widziałem go parę razy na żywo, już solowo. Bardzo dobrze. Nie, bardzo dobrze. Naprawdę super. Mój ulubiony raper obecnie. Tak? Tak, nice. Tak, bardzo go lubię. Ale też na podium z Rogalem DDL i z Fazim. Tak. Pozdro. A właśnie, w ogóle właśnie to mogę zdradzić, że naszą jakby takim go-to songiem jest właśnie utwór Faziego od nazwy Piff Puff. Piff Puff, no, tak, nie będę tak, cytował. Tak, no, bardzo dobrze. Tak jest, oczywiście pojawia się też tam linijka black metal, będziemy straszyć. Muszę się chyba zaszyć.
Tak jest. Bardzo, bardzo dobry, bardzo dobry numer Faziego. Polecamy wszystkim serdecznie twórczość Faziego. Chyba mogę polecić taki z tych wydawnictw Kokainowy Blues. Tak. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy okres. No ale, ale Piw Paw, ważny, ważny numer w dorobku Faziego. Fazi pozdro. Dobrze, to wracamy do waszych rzeczy, bo trochę wy jesteście w rozjazdach. Ty mieszkasz tutaj, reszta zespołu mieszka w Trójmieście. Tak jest. No i jak wy działacie? Jakieś próby, coś tam? No raz na miesiąc ja przyjeżdżam do chłopaków, robimy 2-3 dni prób. Słuchacie Piw Paw. Słuchamy Piw Paw. Robimy inne rzeczy. także nie, spoko. Jakby ma to rzeczywiście swoje wady. Jakby chociażby to, że nie możemy być jacyś super elastyczni, tylko trzeba to wszystko planować. Ale generalnie zalety są takie, że mamy też dużo takiego naszego takiego potencjału, naszych rzeczy, które sobie przygotowujemy w domu. Po prostu jak się spotykamy na tych próbach, no to po prostu jest taka troszkę eksplozja rzeczy. I na przykład teraz mieliśmy próbę, której daliśmy sobie czas na nagrywanie, na tworzenie nowych kawałków, to chyba w 1,5 godziny 6 utworów zrobiliśmy? Mm-hmm. Coś takiego. Jakby to taka straszna masuwa idzie, więc wydaje mi się, że jakbyśmy się teraz spotykali się tak co tydzień, to byłoby, szłoby to mniej więcej w podobnym tempie. Więc to nie jest w sumie aż takie tragiczne. Zresztą też jak gramy w Warszawie, to zawsze chłopaki mogą wpaść sobie, nie ma problemu z noclegiem. Także jakby spoko. Czyli jest tak, że jak już się spotykacie raz na jakiś czas, to każdy coś przynosi nowego? Tak jest. Z reguły tak. Tak jest, dokładnie. Znaczy, mamy bardzo duży bank rzeczy, które trzeba zrobić. No i tylko, że generalnie problem zaczyna się robić w sumie już teraz, bo jakby wydaliśmy już drugą płytę, która okazała się być całkiem spoko, według przynajmniej Rate Your Music. Więc no, problem jest teraz taki, żeby no, zrobić jeszcze coś lepszego, nie? I wtedy no, to naprawdę trzeba się postarać. Czyli to pierwsze wydawnictwo z 2019 traktujecie jako epkę raczej, tak? To nie jest pełnoprawne. Tak, to jest demuwa, którą po prostu nagraliśmy, wyobraź sobie, na setkę, na jeden mikrofon wiszący z sufitu. Wszyscy na raz, tak? Tak, wszyscy na raz. I wyszło okej, nie? Moim zdaniem wyszło okej. To też był chyba jeden z debiutów realizacyjnych naszego perkusisty Ignacego, który teraz w sumie bawi się to coraz bardziej profesjonalnie i super, bo mu to naprawdę, naprawdę super wychodzi. Więc możliwe, że po prostu kolejną naszą płytę to też właśnie on od początku do końca będzie nagrywać. To jeszcze muszę dopytać o hymn polskiej kadry na cokolwiek. Czy od tamtego czasu trochę zmienił się wasz stosunek do piłki nożnej? Znaczy tak, ja piłeczkę bardzo lubię. Ja jestem fanem, wczoraj Liga Mistrzów była oglądana. Ale jeśli chodzi o polską kadrę szeroko pojętą, bo to już nawet nie chodzi o piłkę. To jest po prostu, graliśmy ostatnio w Teatrze Leśnym w Gdańsku z Kurami. To był czas, chwilę po igrzyskach, które no też na mnie do końca wyszły, więc jakby to stosunek się nie zmienia, szczerze mówiąc. W każdym razie wszystkim fanom piłki nożnej polecamy ten konkretny numer. To jeszcze wracając do waszych prób, do przynoszenia nowego materiału. Tak będzie lepiej ukazało się w zeszłym roku. Tak. Czyli rozumiem, że cały czas pracujecie. Tak. Cały czas pracujemy. Mamy tam kilka nowych utworów, które cały czas potrzebują trochę doszlifowania, kilka nowych konceptów. Więc myślę, że tak 2025 będziemy nagrywać coś nowego. No to w takim razie czekamy. Jeszcze jeden cytat mi się przypomniał z Faziego. Z prawdziwym rapem nie masz nic wspólnego, chyba że black metal jest podobny do reggae. I myślę, że tym akcentem możemy zakończyć, tym cytatem, który jednak traktuje o eklektycznej muzyce, jasne, prawda? O jakiej dzisiaj rozmawialiśmy. Łukasz Orzeszko z zespołu Sztylety był razem z nami. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie.